Gazeta.pl przedstawia. Cykl kryminalny. Oskarżam. Czyta Mariusz Bonaszewski. Odcinek trzeci. Hanna Dobrowolska. Wyrok na prokuratora. Wyzwiska podczas przesłuchań, groźby, prześladowanie najbliższych. To codzienność wielu śledczych, którzy gorliwie śledzą interesy gangsterów. Są też tacy jak prokurator Zbigniew Siejbik, na którego bandyci rzucili się z kijami baseballowymi. Tylko pies szczeka przed ugryzieniem, bo się boi. A oni się nie bali niczego. Pułtusk, 20 marca 1998 roku. Prokuratora Zbigniewa Siejbika. Od domu do wolno-stojącego garażu, w którym parkuje osobowego fiata, dzieli kilkunastominutowy spacer. Za chwilę ma ruszyć do Wyszkowa, gdzie pełni funkcję prokuratora rejonowego. Pamięta niewiele. Jak otwiera bramę, jak podchodzi do bagażnika, dalej pustka. Nie jest w stanie tego odtworzyć. Wie, że bandytów pogoni sąsiadka z psem i wezwie pogotowie. To dzięki niej żyje. Początkowo śledczy brali pod uwagę motyw rabunkowy, ale Siejbikowi nic nie zginęło. Ustalenia śledztwa. Szefa prokuratury zaatakowało dwóch bandytów z wyszkowskiego gangu. Okładali go bejsbolami, kopali. Wstrząśnienie mózgu, połamane żebra i dziura w głowie. Ten ślad wyraźnie widać nawet po dwudziestu pięciu latach. Zapuszczony rejon. Jak szef wyszkowskiej prokuratury podpadł lokalnym bandziorom? Stanowisko objąłem w 1996 roku. Miałem wtedy 34 lata. Wyszków od mojego rodzinnego półtuska oddalony jest o niecałe 30 kilometrów. To był zapuszczony rejon, w którym przestępcy drwili z praworządności. W aktach nie było tego widać. Ale sytuacje między gangiem a mieszkańcami były z dnia na dzień coraz bardziej uciążliwe, a momentami groteskowe. Opowiada nam Sejbik dziś prokurator prokuratury krajowej. Mówiło się, że miastem rządzi Sławomir O., o pseudonimie Uchal. Jego ludzie handlowali narkotykami, kradli samochody, napadali na tiry, zbierali haracze od każdego przedsiębiorcy i małego sklepikarza. Ludzie płacili, bo bali się postawić bandziorom. Wzywanie policji oznaczać mogło tylko większe kłopoty. Lokalne media pisały, że Uchal ma pod butem komendę, sąd, a przed Siejbikiem także prokuraturę. Funkcjonariusze, którzy powinni go ścigać, pili z nim wódkę i zwracali się do niego per sławeczku. Ilość kradzionych samochodów była przerażająca. Przestępcy kradliby później za opłatą sprzedawać auta z powrotem właścicielom. To było bardzo uciążliwe. Nie mieściło mi się w głowie, że nic nie da się z tym zrobić. Wspomina prokurator Siejbik. Ten uczciwy. Przełom nastąpił w 1997 roku. Do prokuratury zgłosił się człowiek, któremu skradziono samochód. Bał się zawiadomić policję, bo gangsterzy niemal natychmiast wiedzieli, kto doniósł. Ten mężczyzna przyszedł do mnie, bo słyszał, że ja jestem ten uczciwy. Zadzwoniłem wtedy do komendanta, żeby dał mi auto i człowieka, nie zdradzając szczegółów. Udało się wtedy tego złodzieja zatrzymać, postawić mu zarzuty, wspomina prokurator. To był początek porządków Siejbika. To się zdecydowanie bandytom nie podobało. Prawdopodobnie wtedy uznali, że jak się mnie pozbędą, to będzie im lepiej. Nie wpadli na to, że strzelanie do prokuratora spowoduje, że ludzie, którzy są dużo wyżej niż ja, zaczną im się naprawdę przyglądać, dodaje mój rozmówca. I tak się stało. Między innymi po tej sprawie za bezwzględnym zwalczaniem zorganizowanej przestępczości opowiedział się Lech Kaczyński. Po tym, jak objął urząd ministra sprawiedliwości. Ale zanim gang Uchala został rozbity, przez kilka lat rozrastał się i terroryzował kolejne regiony Mazowsza i Podlasia. Zbigniew Szejbik nie pamięta, żeby ktoś przed atakiem mu groził, nie było żadnych ostrzeżeń. Tylko pies szczeka przed ugryzieniem, bo się boi. A oni się nie bali niczego, twierdzi prokurator, który z miejsca stał się postrachem gangsterów. Gniew 60. W 2014 roku zginąć miał także Dariusz Barski, łódzki śledczy, dziś prokurator krajowy. Na początku lat 2000 w prokuraturze okręgowej w Łodzi, Barski prowadził śledztwo przeciwko zbrojnej grupie z tamtych okolic. Jednym z zatrzymanych był Marek P., podejrzany o dokonanie kilkudziesięciu przestępstw: włamań, oszustw, paserstwa. Rozbojów z użyciem kijów bejsbolowych, metalowych rur czy broni palnej. P. odpowiadał także za usiłowanie zabójstwa brytyjskiego kierowcy ciężarówki, któremu strzelił w brzuch. Podczas przesłuchania zdecydował się zostać tzw. sześćdziesiątką i obciążyć wyjaśnieniami wspólników. Marek P. liczył na nadzwyczajne złagodzenie kary i faktycznie Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał go, zgodnie z wnioskiem oskarżyciela. Na 11 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności przy grożącym mu dożywociu. W sprawie Marka P. toczyły się też inne postępowania. Prowadził je m.in. Barski, który zdaniem P. dokładał mu kolejne sprawy i przedłużał moment wyjścia na wolność. Pod koniec 2014 roku gangster uznał, że odbył karę, na którą umówił się z prokuratorem. Oskarżony zaczął się robić nerwowy. Szukał sposobu, by zemścić się na prokuratorze, który jego zdaniem go oszukał. Frustracja oskarżonego rosła. Marek P. mówił, że powinien już wyjść i tego prokuratorowi nie daruje. Pytany przez współosadzonego, co chciałby zrobić z Barskim, powiedział, że go rozbije. W slangu przestępczym oznacza to zabójstwo. Marek P. pałał niechęcią i nienawiścią do prokuratora. Jego obsesja była akcentowana na każdym kroku czytam w materiałach sprawy P. Miał rysować mapki, na których określał dokładną lokalizację domu barskiego. Twierdził, że prokurator jest osobą majątną i że w jego domu można znaleźć wartościowe przedmioty, dzieła sztuki, pieniądze, biżuterię. Później okazało się, że P znał szczegóły prywatnego życia barskiego, o których wiedzieli nieliczni. Jesienią 2014 roku Marek P. Nakłaniał siedzącego z nim w celi Wojciecha S., by ten zgodził się dokonać włamania i napadu. S. miał pomóc przede wszystkim w dostaniu się do domu, skrępowaniu domowników i zatarciu śladów po zabójstwie, a następnie w pozbyciu się skradzionych rzeczy. Wynika z akt. Barski miał zginąć od kuli. Po tygodniu S. wnioskował o inną celę, bo rzekomo zmęczyły go rozmowy o mordowaniu prokuratora. Później zresztą doniósł na marka P. Szykujcie szopę i szubienice Osadzony swoimi planami dzielił się także z synem, ojcem i konkubiną Mówił, że niesłusznie siedzi, bo Barski nabałamucił w papierach Więc mu za to podziękuję Ja to wymyślę jeszcze lepszy scenariusz, kurwa jak wyjdę Jak myślą, że to koniec imprezy, to ich doliło. Barski miał mieć Donbas u siebie na podwórku Marek P swoim krewnym mówił, że mają szykować szopę i szubienice, bo będzie wieszał jakich powyłapuje. W procesie, który w 2019 roku toczył się przed sądem okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, Marek P twierdził, że został pomówiony, a teoria o zemście na Barskim to bójda na resorach. Marek P odpowiadał w tej sprawie nie tylko za wątek Barskiego, ale także za łapówkarstwo i groźby wobec swoich adwokatów. Sądy odmawiały przedterminowego zwolnienia z więzienia, między innymi ze względu na bezkrytyczne podejście do popełnionych przestępstw, których okoliczności były drastyczne. Reprezentujący go adwokat, który nie zgodził się wziąć udziału w przekupieniu sądu, usłyszał od P, że jest złodziejem, pedałem, oszustem i będzie cierpiał, oraz jeździł na wózku inwalidzkim, jeżeli nie zwróci honorarium. Klient groził mu także śmiercią i twierdził, że ma już wynajętych ludzi, którzy wiedzą, gdzie mieszka mecenas i gdzie do szkoły chodzą jego dzieci. Groźby kierowane były również do drugiego adwokata z kancelarii pokrzywdzonego. Marek P. został w 2019 roku skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten został rok później utrzymany przez sąd apelacyjny w Łodzi. W 2022 roku, na wniosek obrony, Sąd Najwyższy uchylił jednak prawomocny wyrok Łódzkiego Sądu w części dotyczącej Barskiego. Według Sądu Najwyższego nie zostały zbadane przesłanki na korzyść marka P, a sprawa opiera się na słowach jednego bandyty przeciwko drugiemu bandycie. Planowanie przez oskarżonego dokonania zbrodni, dawanie przez niego wyrazu negatywnym emocjom, mającym cechy groźby karalnej wobec prokuratora Barskiego. A nawet poszukiwanie ewentualnego wspólnika nie musi takiego zamiaru bezpośredniego w sposób niebudzący wątpliwości dowodzić, napisał w uzasadnieniu decyzji Sąd Najwyższy. 15 marca Sąd Apelacyjny w Łodzi prawomocnie uniewinnił Marka P. Prokuratura nie zamierza jednak tematu odpuścić i wniesie kasację do Sądu Najwyższego. Życie na krawędzi. Ze sprawą podobnego kalibru mierzy się obecnie sąd okręgowy w Siedlcach. 18 maja 2023 roku rozpoczął się tam proces Krzysztofa U. w półświadku znanego jako Fama. Oskarżony jest o planowanie zabójstwa sędziego, który orzekał w jego sprawie i żony prokuratora, który oskarżył go między innymi o kilkanaście przestępstw, w tym okierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. I podpalenie klubu Fashion House przy ulicy Foxall w Warszawie na zlecenie właścicieli konkurencyjnego biznesu. Jest także oskarżony o podżeganie do zabójstwa tzw. małego świadka koronnego, którego wyjaśnienia pomogły śledczym uszczegółowić materiał przeciwko famie. 45-letni Krzysztof U. przez niemal całe dorosłe życie jest w konflikcie z prawem. Pierwszy raz trafił do więzienia w wieku 17 lat. Za usiłowanie zabójstwa i spowodowanie kalectwa. Z danych zebranych przez organy ścigania wynika, że korzystał z przerw w odbywaniu kary i popełniał kolejne przestępstwa. W marcu 2019 roku, gdy opuścił więzienne mury, założył zorganizowaną grupę przestępczą. Wolnością cieszył się niecałe 7 miesięcy. Fama został zatrzymany 2 października 2019 roku w Gołdapi wraz z czterema mężczyznami. Mieli przy sobie pistolety na kulki przypominające prawdziwą broń palną oraz kamizelki i policyjne legitymacje. I choć U zapewniał, że wybiera się na imprezę paintballową, to policja miała dowody, że planował dokonać rozboju w prywatnym mieszkaniu. Jeden z jego wspólników zaczął wtedy sypać. Dzięki tym wyjaśnieniom i nagraniom z monitoringu udało się Famę połączyć z podpaleniem klubu w centrum Warszawy. Śmierć 60. Z ustaleń sprawy, która właśnie trafiła na wokandę Siedleckiego Sądu Okręgowego, wynika, że pierwszy miał zginąć szczęka ten, który sypał. Za 30 tysięcy złotych zabójstwa miał dokonać jeden ze współwięźniów Famy. Śmierć! tak zwanej sześćdziesiątki, miała być okrutna i bolesna. Krzysztof U. Chciał, żeby szczęka został oblany żrącą substancją po twarzy. Później próbował nakłonić innych osadzonych, by szczękę otruli cyjankiem. Liczył, że zniknięcie małego świadka koronnego pomoże mu uniknąć konsekwencji za przestępstwo, o których popełnienie ten go pomówił. Według prokuratury okręgowej Warszawa Praga, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, rozwścieczony zatrzymaniem Fama, jeszcze w październiku 2019 roku snuł plan zemsty na prokuratorze z warszawskiej okręgówki, który stawiał mu zarzuty. Z zakrat ustalił, gdzie mieszka prokurator, jak żyje, czym jeździ on i członkowie jego rodziny. Informacje miał zbierać jego pasierb. Potencjalnym ofiarom robił także zdjęcia. Materiały te znaleziono w celi jednego z podejrzanych. Prokurator i jego rodzina dostali policyjną ochronę. Połamcie mu kręgosłup. Z materiału dowodowego wynika, że Krzysztof U. chciał pozbawić życia żonę śledczego. Zginąć miała tak samo jak szczęka, oblana kwasem po twarzy. Życie partnerki prokuratora wycenił na 10 tysięcy euro. Czarną listę Famy kończyło nazwisko sędziego Andrzeja Krasnodębskiego z 18 Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie. To jemu przydzielono do sądzenia sprawę Famy. Jeszcze przed otwarciem przewodu sądowego, Fama nakłaniał dwóch osadzonych, by znaleźli bandytę, który pobije sędziego i połamił kręgosłup. Za zrealizowanie zleceń obiecywał pieniądze i Mercedesa. Wierzył, że wyeliminowanie sędziego i zastraszenie prokuratora opóźni jego proces, a to z kolei będzie przesłanką do wypuszczenia go z aresztu. Czas na wolności planował wykorzystać, wymuszając na świadkach zmianę obciążających go zeznań. Do ataku nie doszło, a Krasnodębski w lutym 2021 roku wymierzył Krzysztofowi ukarę 25 lat pozbawienia wolności za popełnione w recydywie zbrodnie. Wymiar kary został jednak obniżony przez sąd apelacyjny w Warszawie do 12 lat, a następnie uchylony przez sąd najwyższy. I przekazany do ponownego rozpoznania przez instytucję odwoławczą. Krzysztof U. aresztu jednak nie opuścił. Na majową rozprawę przed sądem okręgowym w Siedlcach przyjechał w policyjnym konwoju. Został doprowadzony na rozprawę z aresztu śledczego, złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na rozprawie obecni byli pozostali oskarżeni. Przekazała sędzia Agnieszka Karłowicz z sądu okręgowego w Siedlcach. Popsuli mi interes. Z kolei 32-letni dziś Jan S., znany jako Król Dopalaczy, miał planować i zlecić zabójstwo ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Po używkach, którymi handlował przez internet, zmarło pięć osób. Król rzekomo chciał zemścić się na Ziobrze za to, że ten pracował nad zaostrzeniem kar za produkcję tzw. dopalaczy i handel nimi. Prokurator generalny psuł mu interes. Janes usłyszał także zarzuty m.in. dotyczące podżegania do zabójstwa prokuratora i policjantów, którzy rozpracowywali kierowaną przez niego grupę przestępczą handlującą tzw. dopalaczami, nakłaniania do nękania funkcjonariuszy, usiłowania wręczania łapówek. Informowała prokuratura krajowa w połowie 2020 roku po skierowaniu aktu oskarżenia. Sprawa, w związku z którą ES miał planować eliminację prokuratorów i policjantów, ma swój początek w 2018 roku. W Warszawie znaleziono ciało 16-letniego chłopca, który wcześniej zażył dopalacze kupione w sieci. Stołeczni funkcjonariusze ustalili skąd pochodziły używki, rozpracowali system dostaw, zlikwidowali magazyny z dopalaczami, centrum dystrybucji i zatrzymali wspólników Jana S. Część z nich opowiedziała śledczym o całym procederze. Sam król dopalaczy został zatrzymany dopiero w styczniu 2020 roku w Milanówku, gdy przyjechał odwiedzić rodzinę. Wcześniej ukrywał się w Holandii. Jego dopalaczowy proces wciąż trwa. Palce w oczy. Bomba pod autem. Szczegóły na temat zamachów planowanych przez S. Prokuratura zdobyła dzięki zeznaniom jego wspólnika. To on udostępnił śledczym korespondencję z Janem S. Złożył obszerne wyjaśnienia, w których twierdził, ukrywający się za granicą król do Palaczy w 2018 roku proponował 100 tysięcy złotych za zabicie zbigniewa Ziobry. Minister miał zginąć w zamachu bombowym, zostać otruty, napromieniowany albo zaćgany nożem. Pomysły na egzekucję wymyślał sam szef dopalaczowego imperium i przekazywał je killerowi za pośrednictwem aplikacji Telegram oraz komunikatora w grze League of Legends. Kolejny na celowniku króla dopalaczy był prokurator, który nadzorował śledztwo przeciwko S. Miał być kompromitowany z preparowanymi zdjęciami i filmikami w sieci, żeby odstąpić od ścigania Jana S. Gdyby śledczy nie ustąpił, miał zostać zabity. Do wykonania egzekucji spróbował nakłonić swojego zatrzymanego przez policję wspólnika. Sugerował zabójcy, żeby ten podczas przesłuchania wbił prokuratorowi kciuki w oczy, lub przegroził szyję w rejonie tętnicy szyjnej, lub zakaził wirusem HIV poprzez wbicie w jego ciało strzykawki z zawartością zakażonej krwi, co miało w efekcie doprowadzić do śmierci prokuratora. Czytamy w akcie oskarżenia. Kolejne plany S zakładały zastrzelenie śledczego. Życie prokuratora Jan S także wycenił na 100 tysięcy złotych. Stałeczni funkcjonariusze, którzy pracowali nad zlikwidowaniem jego interesu, mieli doświadczyć uporczywego nękania w internecie i wycofać się ze sprawy lub zginąć. Na początku tego roku w mediach pojawiły się zdjęcia Zbigniewa Ziobro z konferencji prasowej, na której widać było broń przy pasku. Prokuratura Krajowa komentowała wówczas, że ustalenia śledztwa w sprawie Jana S uzasadniają posiadanie broni przez ministra Zbigniewa Ziobro do celów ochrony osobistej. Proces w tej sprawie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Rozpoczynał się dwukrotnie, ze względu na zmianę sędziego w składzie orzekającym. Janes pozostaje w areszcie. W związku z oskarżeniem o czternaście poważnych przestępstw grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie boję się własnego cienia. Trudno określić, jak wielu prokuratorów, sędziów czy policjantów czuje niepokój wychodząc rano do pracy. Nie ma statystyk dokumentujących skalę problemu, jaką są groźby czy planowanie zamachów na życie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Te, o których jest głośno, są zapewne tylko częścią zdarzeń, do których dochodzi. Barbara Piwnik była minister sprawiedliwości i sędzia w stanie spoczynku. Przez lata pracy w stołecznym sądzie spotykała na sali rozpraw najgroźniejszych przestępców. Przewodniczyła w procesach zabójców, gwałcicieli, sądziła rasowych gangsterów. Pierwszy raz zostałam objęta ochroną w 1997 roku. Sądziłam wtedy starych recydywistów, którym Sąd Najwyższy przedłużył areszt na czas krótszy niż się spodziewaliśmy. Proces miał się w tym czasie skończyć. W innym przypadku wyszliby na wolność. Policja dowiedziała się, że planują na mnie zamach. Nie wiem, czy chodziło o to, żeby mnie zabić, czy na przykład połamać, żeby skutecznie przedłużyć termin zakończenia procesu i ogłoszenia wyroku, wspomina sędzia Piwnik. W 1998 roku przed niebezpieczeństwem ostrzegł ją ówczesny komendant główny policji. Marek Papała wezwał mnie do komendy głównej policji i powiedział, że został na mnie wydany wyrok. Od następnego dnia dostałam ochronę policji. Niestety do dziś nie udało mi się ustalić, kto wtedy chciał się mnie pozbyć, ale nigdy się własnego cienia nie bałam, zaznacza. Według niej sędzia, wchodząc na salę rozpraw, nie może się obawiać osób, które zasiadają na ławie oskarżonych. Przez lata orzekania zrozumiałam, że nawet osoby, które dopuściły się najbardziej odrażających przestępstw, są wyczulone na punkcie sprawiedliwości. Jeśli czują, że sędzia jest obiektywny, stosuje zasadę domniemania niewinności i jest po ludzku przyzwoity, to postawa oskarżonego też jest inna. Nawet gdy emocje brały górę i podsądny krzyczał, że się ze mną rozliczy, po latach spotykany na sądowym korytarzu mówił mi normalnie dzień dobry. Opowiada mi Barbara Piwnik. Sędzia uważa, że przed laty przestępcy mieli zasady, których współczesnym bandytom brakuje. Moim zdaniem to sygnał zmieniających się czasów. Odnoszę wrażenie, że dziś nikt nikogo nie szanuje. Liczy się tylko to, co tu i teraz, bez refleksji nad tym, co później. Całe społeczeństwo zrobiło się agresywne to, co może się dziać w pokoju przesłuchań, albo na sali sądowej. Jeżeli nic się nie zmieni, takich niebezpiecznych zachowań skierowanych do prokuratorów, sędziów czy policjantów może być niestety więcej. Obym się myliła, czytał Mariusz Bonaszewski.